Joanna Alina Stempel o dowieństwie konsekrowanym myślałam po śmierci męża. Właściwie to szukałam jakiegoś zakonu, ale mam 7 wnuków i stwierdziłam, że jeżeli wejdę do zakonu, to nie będę dla rodziny. I szukałam czegoś innego. Słyszałam o wdowieństwie konsekrowanym. No i tak się zdarzyło, że byłam na mszy świętej z księdzem biskupem Tadeuszem, który mówił właśnie, że jedzie na konsekrację wdowy. I tak się zaczęło.